dlaczego dopiero teraz zdecydowałaś się na rozbieraną sesję w Playboyu? Oj, nie tak powinno zabrzmieć twoje pytanie, moja droga, tylko czy to prawda? A więc odpowiadam tobie. Tak, to prawda, dostałam taką propozycję, ale nie powiedziałam tak, ani też nie powiedziałam nie. Przede wszystkim, jeżeli zrobię taką sesję, to ona musi być na moich warunkach, absolutnie. A te warunki nie są proste i wiesz, może się okazać, że to tylko po prostu na propozycji się zakończy, a może się okazać, że w następnym roku zobaczycie mnie na okładce. Nie wiem, wiesz, na dzień dzisiejszy myślę sobie w ten sposób. Co ma być, to będzie, zobaczymy. A jak byś chciała, żeby ta sesja wyglądała? Jak sobie ją wyobrażasz? Oczami wyobraźni oczywiście mam taką sesję, ale na razie póki co myślę tylko o swoim mężczyźnie, któremu pokazuję te zdjęcia, a nie całej Polsce. Zatem naprawdę ja muszę parę nocy przespać się z tym tematem. Ta propozycja jest dość świeża. Nie mogę ci powiedzieć, jakby wyglądała, bo zdradzę ci coś, co ewentualnie mogę zrobić. Więc żeby nie pogmatwać za bardzo tej sytuacji, to naprawdę odpowiem ci dokładnie to samo. Nie powiedziałam tak, ale też nie powiedziałam nie.